Są my. My są. Są my w terenie. Aha. No trudno, dobra, nagrywamy się pod słońce. Jesteśmy w terenie. Miejsce już wam znane. Wróciliśmy na skrawek łąki, która była przez nas dosyć mocno przeorana, ale zobaczymy, co dzisiaj odda. No. Pewnie śmieci cała masa, ale może między tym... Będzie kiełbasa. To tylko o kiełbasie. Świeci cała masa. Wczoraj był dzień mężczyzn, nie? No, ale dobra. Okej, dobra, bez przedłużania lecimy i do pierwszego. Yo. Witam się z wami. Trochę pod światło, ale nie szkodzi. Ładna pogoda, fajne chmurki, fajne kontrasty. Dobra, pokazuję wam pierwszy fant. Co my tu mamy? Dobra, podejmuję. To jest od... Podejrzewam od lampy naftowej. A jak się mylę, to mnie poprawcie. Nie wiem, czy coś tu pisze, ale chyba coś tu pisze tu na dole. O, przytarłam. Dobra, poczekajcie. No nie wiem. No ale w każdym razie chyba raczej od lampy naftowej taki jinx. Dobra. Lecę dalej. Trzeci sygnał. Dosłownie trzeci sygnał. Do 3 razy sztuka i mamy monetkę. Jest Weimarek. Piąteczka. Fajnie. No to jest złoto Weimaru. Wygrałem. Kolczyk krowi. Kurde, zgubiłem ostatnią szczoteczkę, tak to bym to wam lepiej wyczyścił. No ale już wiadomo, że jest to kolczyk. Jest tutaj informacja na nim. Leistungsamt Aschaffenburg, czyli jakiś tam urząd, nie wiem od czego, z Aschaffenburga. A Aschaffenburg stąd jest w odległości, ja wiem. Chyba 40 km. O, mniejsza. To był sygnał zaraz po monetce. Wyszedł mi jakiś posrebrzony guziczek. Był kiedyś posrebrzonym guziczkiem. Ale niestety uległ uszkodzeniu. No szkoda. Mam kolejny pakuneczek. I co to jest? Guziczek. Ha. A myślałem, że monetka. Aha. Natalia chyba też coś znalazła, bo zaczęła nagrywać. A my co mamy? Wyczyszczaj, no kurde, ostrości nie łapie dziad. Wyczyszczaj, zaraz będziemy wiedzieć, co to jest. Słuchajcie, trafił się przepiękny guziczek. Przyjrzyjcie się. Z kwiatuszkami. Już widzę minę Natalii, jak go zobaczy, bo ona też bardzo lubi kwiatowe motywy. No kurczę, fajnie. Coś tu jeszcze leży. Jest i dziurka od klucza. Teraz pytanie, gdzie jest klucz? Co ona tam znowu znalazła? Aha, coś tam będzie czyścić. A moja znajda. Tu mam starą obrączkę gołębią. Dawno takiej nie znalazłem. Ogólnie mało znajduję gołębich obrączek. Naprawdę niewiele. Ale ta jest fajna, stara. Tą sobie zachowam. Prawdopodobnie 77 rok.
I to przy okazji pozdrowie. Można skorzystać z okazji. Coś tu mam. Jakiś pakuneczek. To co? Rozpakowujemy. Tak, tu jest medalik Maryjny. Ale było to jedne. No, z Maryjką medalik. Jedna i druga strona, bardzo podobna. Tylko czy z tutejszego miasteczka, czy gdzieś dalej. No nic. Pozdro Mustafa Gold. Pozdro Ola. No, jest medalik. Sygnał był bardzo zniechęcający do kopania, ale jednak się zdecydowałem. No i sami widzicie. Ładna, malutka klamreczka. Aż ciekawe normalnie, co to jest za stop. Misiura czeka na sreberka. Ja dzisiaj sreberka raczej nie będę mieć, ale za to mam klamrę. Bez łóżka. Nie ma tego łóżka. Wojskowa raczej, nie? Albo tak, albo cywilna. A, kij wie. No, misiur już by chciał zmiany. Zmiany. Trochę my tu chodzimy. Wychodzi na taka drobnica. Jeszcze mi takie coś wpadło. Zaraz wam pokażę. Patrzcie się. O, taka nóżka od czegoś zdobiona. No nic, za wiele nie ma. To co widzieliście, to wyszło. Cosiur? Zaś będziesz narzekał, że ten, że za długie filmiki robię? No, pałeczko jedno. Dobra. Jeszcze na chwilę to pokopiemy i chyba zmienimy miejscówkę, co nie? Jak na razie to prawie tylko w krzakach siedzę. Jestem tutaj pierwszy raz w tym miejscu. Tutaj za mną jest kukurydza, no i to jest taki zagajniczek. Tam gdzieś Natalia łazi. Wpadł mi teraz Adolfik. Przed chwilą znalazłem też dwa guziczki. Kurczę, no może coś tu wyjdzie jeszcze. Zrobiłem może, nie wiem, z 10 metrów kwadratowych, tak po łebkach trochę w sumie. Dobra, nie zawracam gitary, tylko trzeba jechać z tematem, nie? Zmiana pola. Wyciągałam Daniela teraz na poletko, gdzie była kukurydza. No niestety nie mamy zbyt wielu miejsc. Ja zawsze ciągnę go tam, gdzie on nie chce. Nie wiem, ja zawsze mam nadzieję, że coś znajdę. Nawet dziś jest pustka. Teraz znalazłam medalik. No nie, no muszę przyznać, że już nie ma jakichś super fantu na tych naszych łączkach, na tych naszych poletkach, ale zawsze warto mieć nadzieję na coś fajnego. Jest pierwsza jedyneczka z tego poletka, 1894. Ładny stan. Pierwsza moja monetka w tym dzisiejszym dniu. A jeszcze parę mi fantów padło, ale nie za wiele. Bardziej takie śmieci. Na życzenie Natalii wylądowaliśmy na kukurydzy. I kurde, drugi kolczyk mi się trafił. Jakiś Heisdorf, Nelson, coś tam. Powiem wam tak. Myślę, że to nie jest srebro. Raczej. Tylko jakaś blaszeczka. Ale napisy wydają się stare, chyba że się mylę. Z tyłu to wygląda tak. Interesujące. Lubię takie ogryski. Pewnie jak przyjdę do tego, że będzie szukać, co to może być.
Ale ta strona na pewno jest w tę stronę. O. Jakby ktoś coś wiedział, to dajcie mi znać, ale... No, postaram się to znaleźć. Mysior kopie. W jednej jest. No, ale może się w końcu uda nam kiedyś wyskoczyć. Naprawdę wziąłem taki soczysty wypad. No, ja tym razem guziczek z pruską koroną. Tył taki. No ciekawie, ciekawie. Dobra, lecę jeszcze i kierujemy się w stronę auta. Będziesz ostrzył, kurde. Słuchajcie, coś mi to przypomina. Nie mogę sobie skojarzyć, co to jest. A gdzieś już to chyba u kogoś widziałem. W środku puste, dwie dziurki. No i tyle. Plombka. Plomba z mąki, nic szczególnego. Weizenmehl. Bida. Biedna bieda.